Jeżeli zdarzyło Ci się stracić prawo jazdy za alkohol tylko dlatego, że byłeś w niewłaściwym czasie i niewłaściwym miejscu, ale bez najmniejszego zamiaru jazdy pojazdem, prowadzenia pojazdu, to wideo jest również dla Ciebie. Mnie osobiście zainspirował artykuł prasowy i według tego artykułu policjant wyciągnął z domu gościa gdzieś w nocy, aby przestawił zawadzający samochód, a następnie jak zorientował się, że facet jest wypity, to kazał mu się zbadać alkomatem z wiadomym skutkiem. No, sprawa podobno się ciągnie w sądzie do dzisiaj. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. A mój widz został ukarany tylko za to, że miał dobre serce i chciał naładować sąsiadowi padnięty akumulator. I poniżej jest relacja z badań lekarskich w jednym z WOMP-ów, relacja oczywiście mojego widza i zapewniam Cię, że nie było to nic przyjemnego. Na wstępie chciałbym podziękować za cenne wskazówki i informacje, z których skorzystałem przygotowując się do badań w WOMP. Chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z dnia dzisiejszego, czyli 8 września 2014 roku. Nie będę rozwodził się nad badaniami psychotechnicznymi, gdyż uważam, iż ten temat został wyczerpany. Moje badania lekarskie zaczęły się rano, WOMP jest otwarty od 7:25, a ja byłem na miejscu całą godzinę wcześniej i już było kilkanaście osób w kolejce. Cały proces rozpoczął się od rejestracji i opłacenia badań, a w sumie kwoty 213 zł. Następnie udajemy się na badanie cukru we krwi za pomocą glukometru poprzez nakłucie palca. Ja miałem 64 i nie męczyli mnie z tego powodu, no że oczywiście był za niski, ponieważ byłem nadczo. Następnie pielęgniarka pobiera krew z żyły. Jest to badanie na zawartość GGPT, gamma glutamylotransferazy. I po podaniu krwi udajemy się do pokoju pielęgniarek, gdzie czeka nas, czy czeka Cię niezwykle niesympatyczna sprawa. A mianowicie, w mojej opinii pielęgniarki są bezczelne i niekulturalne. Ewidentnie daje się odczuć pogardę za obecność WOMP za alkohol. Przed wejściem do pokoju należy wypełnić ankiety odnośnie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i należy wykonać testy typu multiselect, no aby wydusić prawdę nadużywania alkoholu. Następnie idziesz do lekarza ogólnego lub medycyny pracy. Tam dość miła pani doktor pyta, ile mieliśmy alkoholu podczas kontroli, jak do tego doszło, no następnie osłuchuje nas słuchawkami, każe stanąć pod ścianą, tyłem właśnie do niej, zakryć jedno ucho, pani mówi szeptem wyrazy i następnie należy je powtórzyć. To samo jest z drugim uchem. Następnym badaniem jest stanięcie ze złączonymi nogami, zamknięcie oczu, no i potem należy przez około 30 sekund z zamkniętymi oczami chodzić w miejscu. Jeżeli wszystko jest ok, to na kategorię B powinno być wszystko, natomiast jeżeli posiadasz wyższe kategorie, w moim przypadku było to A, B, C, C plus E, czyli kierowca zawodowy, no to dostajesz skierowanie do okulisty na badanie rozszerzone, za które oczywiście musisz uiścić dodatkową opłatę w wysokości 200 zł. Po wejściu do okulisty zaczęły się kłopoty, pomimo że mam sokoli wzrok, nie posiadam okularów, no ja posiadam, nie posiadam okularów, soczewek i tym podobnej korekty wzroku. Pierwszym badaniem jest obserwowanie na monitorze LCD kółeczek o szaro-białej barwie, no i trzeba powiedzieć, czy paski na tych kółkach idą pionowo albo ukośnie w prawo czy w lewo. I pani doktor przełącza te kółka na ekranie za pomocą pilota i widać je coraz słabiej. Następnie zakładasz okulary trójwymiarowe i należy odczytać liczby. No ja popełniłem przy tym dwa byki, bodajże na 10. Następnie sprawdzano u mnie, czy nie jestem daltonistą, obrazki na ekranie LCD i przeszedłem do ciemni. Przyłożyłem czoło do okularów, z lewej strony świeciło w oczy światło, a z prawej miałem kółko z przerwą i miałem wskazać, na której godzinie jest ta przerwa. Generalnie na badaniach psychotechnicznych miałem to samo, ale w WOMP-ie jest to trudniejsze, bo te kółka, czy to kółko było o wiele mniejsze. I tu również popełniłem te trzy byki, no ale pani stwierdziła, że wszystko jest w normie. Następnie usiadłem przy innym aparacie, gdzie pani doktor świeciła mi mocnym światłem po oczach i obserwowała coś przez swoje okulary, z przyrządu oczywiście po drugiej stronie.
I po tym wszystkim stwierdziła, że wszystko jest ok. Musiałem wrócić z wynikami do tych wspomnianych wcześniej niemiłych pielęgniarek. Była godzina 9 i spytałem się, kiedy będą wyniki. I w odpowiedzi usłyszałem, że będą około o godzinie 13. Jak chcę, to muszę czekać, a jak nie, to wyślą pocztą oczywiście na mój koszt. Z uwagi na fakt, iż chciałem mieć wszystko już za sobą, postanowiłem poczekać. Wybiła godzina 13. Pielęgniarka wyczytała 3 nazwiska, w tym moje, osoby za alkohol, w celu oczywiście upewnienia się, czy ciągle jesteśmy i czy czekamy na orzeczenie. Pielęgniarki w jakiś bezczelny i arogancki sposób wydawały orzeczenia wszystkim innym, a nas 3 trzymały do zamknięcia ośrodka i na samym końcu wydały te orzeczenia i w sumie w WOMP spędziłem czas od godziny 6.30 do 15.30, czyli jak łatwo policzyć 9 godzin, jedna dniówka. I jeden z naszej trójki dostał orzeczenie negatywne, był tak bardzo roztrzęsiony tym faktem, gdyż od razu jak sądził, no, że przejdzie, był podobno sportowcem, na moje oko to był jakiś taki chłopak za 23 lata, młody, no i od razu chciał złożyć odwołanie do pielęgniarek. Czyli ważna uwaga, ale to już moja uwaga, że pomimo, że wydaje ci się, że jesteś zdrowy, jesteś sportowcem, to nie znaczy, że przejdziesz badania lekarskie po alkoholu, prawda? Oczywiście na prawo jazdy. Doszło do jakiejś scysji, jedna z nich wykrzyczała mu na cały korytarz: jesteś chory, to się gówniarzu lecz, prawda? Normalnie, aż mi zrobiło się tego chłopaka żal, bo widać było, że nie była to jakaś patologia, a w sumie normalny chłopak z normalnej rodziny. Natomiast mnie osobiście lekarka powiedziała, że bezterminowo prawo jazdy w WOMP-ie nie dają, no poprosiłem ją, żeby dała na 15 lat. Miałem też swoje badania z prób wątrobowych i ogólnie wiedziała, że się staram i że mi zależy. Zgodziła się, dostałem na lat 15. Jak na ten moment mam dosyć wrażeń, wyleczyłem się z piwkowania i więcej nigdy nie chciałbym tego przejść jeszcze raz. Jeżeli chodzi o koszt tej całej zabawy, grzywna 1200, oczywiście złoty, 100 zł na jakiś fundusz dla poszkodowanych w wypadkach, koszta sądowe 360 zł. No koszta sądowe 360 zł, choć od razu poszedłem na samo ukaranie i sprawa odbyła się na posiedzeniu sądu, 150 za psychotesty, 413 za badania w WOMP, plus wyrobienie nowego prawka około 100 zł, do tego wyrok z zawieszeniem 4 miesiące na 2 lata, czyli 4 na 2. Na każdym kroku wstyd, pogarda ze strony społeczeństwa. Akurat nie tutaj mam na myśli te panie jak pielęgniarki z WOMP-u. Do tego doszły jeszcze stresy, stres, zmiana trybu życia, 3 razy prywatne badanie prób wątrobowych w celach kontrolnych już dla mnie, 3 razy 29 zł. No i wyrok do publicznej wiadomości na okres 2 tygodni. No o kosztach dojazdu i stracie czasu już nie mówią. A za co to wszystko? No wszystko to za to, że wyjechałem tuż poza bramę domu jednorodzinnego na chodnik, na drogę, w sumie gdzie pies kulawą nogą nie chodzi. Było to o godzinie 23 w celu pożyczenia prądu sąsiadowi, bo mu po prostu padł akumulator. No niestety miałem 0,7 promila po 4-paku. Może i pana trochę zanudziłem, ale chciałbym jak najwięcej, jak potrafię, przekazać swoje doświadczenie i w miarę moich możliwości przestrzec innych, w tym i ciebie. Także pozdrawiam i dziękuję panie doktorze za jakieś wirtualne, mentalne towarzystwo podczas tej wyboistej drogi przez mękę. Pozdrawiam jeszcze raz i życzę szczęścia. Ponieważ relacja mojego widza była dość długa, także nie przedłużam sprawy, w sumie nic dodać, nic ująć. Krucjata antyalkoholowa dochodzi już do jakichś absurdów. Natomiast jeżeli ty masz jakąś swoją relację z podobnego zdarzenia, koniecznie ją opisz w komentarzach do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku i koniecznie zostań moim subskrybentem, jeżeli taki materiał ciebie zainteresował. Bye bye i życzę ci, abyś nigdy nie trafił do WOMP-u w jakiejkolwiek sprawie po alkoholu.